Hej, tu Karolina. Dzisiaj mam dla Was film poświęcony mojej porannej rutynie. Ostatni raz tego typu materiał pojawił się u mnie 2 lata temu. Wiele od tego czasu się zmieniło i też postanowiłam podejść do tematu nieco inaczej. W obecnej chwili rytuały poranne są dla mnie szczególnie ważne, ponieważ plan mojego dnia, moich dni powinnam powiedzieć, jest dosyć luźny i bardzo dowolny, przez co pewien schemat powtarzany co rano daje mi poczucie takiego porządku. Długo zbierałam się z nagraniem dla Was takiego filmu, ale teraz czuję, że znalazłam właśnie ten swój rytm, tę swoją rutynę, która mi bardzo pomaga. Staram się to robić codziennie, te wszystkie kroki, o których zaraz Wam powiem. Od poniedziałku do piątku, w weekendy daję sobie trochę luzu i też dostosowuję się do moich domowników, nie trzymam się tego, czym się z Wami zaraz podzielę. I to nie jest tak, że każdy z tych kroków jest dla mnie super fajny i super przyjemny, ale wiem, że jako całość są bardzo ważne, zarówno dla mojego zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. I przez to, że narzuciłam sobie właśnie te sekwencje, rutynę, rytm, tę listę rzeczy, ja o wiele łatwiej jest mi egzekwować to od siebie samej, bo wiem, że po zrobieniu tych wszystkich czynności będę czuła się lepiej przez cały dzień i jednocześnie mam poczucie takiego wyzwania, że nie chcę sobie odpuścić i nie chcę tych rzeczy nie robić. Zabrzmiało to dosyć poważnie i to nie chodzi o to, że to będzie jakaś droga przez mękę, to zaraz Wam pokażę, tylko wiadomo, wstajemy rano i nie zawsze chce nam się wykonywać różne czynności. Czasami chcemy po prostu wyjść z domu albo zająć się pracą i ja też tak mam bardzo, bardzo często. Mam ochotę otworzyć oczy, zrobić sobie kawę i usiąść do komputera, niestety, ale trenuję swój organizm, trenuję swój umysł i nie pozwalam sobie na to, ponieważ uwierzcie mi, ten mój rytuał, ta moja poranna rutyna naprawdę mi się opłaciła. To tyle, jeśli chodzi o wstęp. Zaczynam od tego, że ja praktycznie nigdy nie nastawiam sobie budzika. Staram się budzić naturalnie, tak jest zazwyczaj, i w takim optymalnym momencie dla mnie, gdzie jestem długoterminowo wyspana, jest to około godziny 8. Ale zdarzy się, że jest to 7 z różnych przyczyn, czasami jest to 8:30, a i zdarzy się też spać do 9:30. Także ja tutaj jestem dosyć liberalna, jeśli o to chodzi. Póki co mam taką możliwość, żeby sobie ten grafik mieć taki luźny. Także wstaję, dajmy na to o tej 8. Pierwsza rzecz, którą robię po przebudzeniu, to wypicie szklanki wody, która czeka na mnie od wieczora i przez całą noc. Jest to szklanka po prostu wody z kranu, najlepiej przefiltrowanej. I drugim krokiem w mojej porannej rutynie jest medytacja, o której mówiłam bardzo wiele razy. Ja medytuję z przerwami od ponad 2 lat. Z przerwami, bo miałam kilka miesięcy, kiedy totalnie to zaniedbałam. Medytuję z aplikacją Headspace, którą wykupuję sobie na cały rok. I pomogła mi w bardzo wielu chwilach, w bardzo wielu cięższych momentach, ale też jest moim wsparciem na co dzień, bo uważam, że to nie jest tylko jakby narzędzie, do którego powinniśmy sięgać, kiedy jest nam źle, tylko medytacja ma wiele, wiele, wiele pozytywnych skutków, działań, pozytywnie wpływa na naszą psychikę. Także ja sobie wybieram różne programy, akurat teraz robię program Cierpliwość i pierwsze, co robię, tak jak mówię, to medytuję. Po medytacji przechodzę do dziennikowania, czyli wypisuję mój 5-minute journal i to jest w ogóle zabawne, bo teraz tak sobie myślę, że 2 lata temu pokazywałam Wam dokładnie to samo, bo wiele rzeczy się nie zmieniło z tej mojej porannej rutyny. Bardzo się cieszę, że udało mi się gdzieś tam trwać w tych dobrych nawykach. Także ja nie kupiłam specjalnie 5-minute journal, bo w ogóle to jest koncept i rodzaj dziennika wymyślony przez Mimi Icon, którą bardzo lubię. I polega to na tym, że codziennie rano piszemy sobie 3 rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, 3 rzeczy, które sprawią, że nadchodzący dzień będzie super, 1 zdanie tak zwanej mantry, czy też afirmacji, które zaczyna się od jestem i mogę napisać: jestem dzisiaj wyluzowana, uprzejma i zmotywowana, nie wiem, różne możliwe rzeczy, jestem dzisiaj piękna, jestem dzisiaj otwarta na nowe znajomości, to może być wszystko.
I na tym kończy się ta część dziennika poranna. Będzie w podcaście może niedługo trochę więcej o medytacji, bo często mnie o to pytacie, ale też sporo pojawiło się w wywiadzie z Wasią Tworek, który Wam serdecznie polecam. Zamykam mój dziennik i idę prosto do łazienki, żeby wykonać moją poranną pielęgnację. I teraz bardzo, bardzo, bardzo ważny krok, który staram się wykonywać każdego dnia, niezależnie czy piątek, czy niedziela. Jest to płukanie ust olejem kokosowym. Mam w łazience olej kokosowy i nabieram sobie powiedzmy łyżeczkę oleju i trzymam ją w buzi na cały czas wykonywania pielęgnacji mojej twarzy. To jest kilka minut, powiedzmy do 5 minut. Jest to świetny sposób, żeby zamienić naturalny produkt, na przykład jakiś płyn antybakteryjny, bo płyny antybakteryjne są bardzo złe, uzależniają i potem jak przestajemy ich używać, naprawdę mamy nieprzyjemny zapach z buzi. Natomiast olej kokosowy ma bardzo wiele właściwości, też o tym wcześniej mówiłam, postaram się Wam coś podlinkować, ale generalnie chodzi o oczyszczenie jamy ustnej. Następnie, kiedy moje zęby się buczą, przystępuję do pielęgnacji twarzy i ja bardzo dużo produktów na co dzień testuję i często zmieniam te kosmetyki, których używam, ale w obecnej chwili oczywiście jak zawsze zaczynam od olejku, bo stosuję dwufazowe oczyszczanie, czyli najpierw olejem, a potem płynem na bazie wody. Generalnie cała inspiracja, jaką czerpię przy pielęgnacji twarzy, pochodzi z książki Sekret Urody Koranek, jakby jest zgodna z podejściem Koranek do pielęgnacji cery. Także oczywiście zaczynam od oczyszczania twarzy i to będzie olejek, to jest olejek mandarynkowy z Natu Handmade, który już też Wam polecałam wiele razy, właśnie mi się kończy. I dosłownie jedną pompkę nakładam sobie na rękę, wcieram ładnie w twarz i następnie ciepłą wodą go spłukuję. I kolejnym krokiem jest użycie płynu na bazie wody. Ja stosuję mydło w kremie z E-Naturalne. Jest to mydło zarówno do twarzy, jak i do ciała. Ono jest w takim słoiczku i to, co jest świetne, to to, że oczywiście po pierwsze naturalne składniki, po drugie jest bardzo też dobre do cery wrażliwej, jest bezzapachowe i jest bardzo, bardzo wydajne. Dosłownie odrobina na dłoni, odrobina, uwierzcie mi, prawie nic i idealnie zmywa cały ten, są te warstwy oleju z twarzy i oczyszcza moją buzię. Kolejnym krokiem jest osuszenie twarzy i nałożenie toniku. Tonik jest bardzo, bardzo ważny, bo on wyrównuje pH skóry. Ja używam toniku, jest to tonik do cery naczynkowej. I to, co jest ważne, to to, że kosmetyki, które nałożymy po kontakcie skóry z wodą, nie będą działały wystarczająco dobrze, jeżeli nie zastosujemy w międzyczasie toniku. Także jest to bardzo, bardzo, bardzo ważny krok. Kolejnym ważnym produktem jest hydrolat. Ja używam go w miejsce esencji, zgodnie z tym koreańskim podejściem do urody. Używam hydrolatu jaśminowego, on jest bardzo dobry dla cery wrażliwej. Hydrolat trzeba trzymać w lodówce i ja polecam Wam przelać go sobie do takiego małego psikacza, tak? Do takiego pojemnika, gdzie, dzięki któremu możemy sobie psikać nasz hydrolat na twarz i on ma taką formę wtedy mgiełki, ale też dostarcza skórze składników odżywczych i ten hydrolat również jest od E-Naturalne i kiedy to wszystko nam się pięknie wchłonie, przechodzimy do kremowania twarzy i ważny dla mnie jest krem pod oczy. Ja uwielbiam krem pod oczy z Frigia, ten Coffee Eye, który pokazywałam Wam milion razy w Berlinie, ale obecnie testuję sobie krem pod oczy z BioVegan Skin Food i jeszcze dopiero co zaczęłam, także jeszcze nie mam o nim szczególnego zdania, ale bardzo ważna część mojej pielęgnacji to jest krem, również trzymany w lodówce, bo to jest krem z Frigia, o którym po prostu trąbiłam przez miesiące i jest to Face the Cream. Cudowny krem, wygładzający, też tam trochę przecież zmarszczkowy, ale nieważne. W końcu zmarszczki tworzą się nawet tym młodszym osobom. On jest kremem o przepięknym zapachu różanym, cudownej konsystencji i naprawdę moim zdaniem działającym cuda. Rozgadałam się bardzo, bo wbrew pozorom ta część kosmetyczna jest dla mnie ważna. Mimo, że nigdy nie byłam jakimś takim geekiem urodowym, to z uwagi na to, że moja cera płatała mi figle w ostatnich latach,
ja bardzo dużą wagę przywiązuję do tego, jakich kosmetyków używam. Kiedy moja skóra jest już zadbana, przygotowuję sobie wodę z cytryną, wyciskam cytrynę i dorzucam do bardzo ciepłej, przygotowanej wody, wypijam ją i przechodzę do największego wyzwania dnia, czyli do jogi. Bardzo trudno jest mi się zmotywować do ćwiczeń, bardzo szybko to powiedziałam. Trudno jest mi się zmotywować do ćwiczeń, jak wiecie, ale kiedy podejmuję wyzwanie, jest łatwiej i tak jak mówiłam w ulubieńcach, moje wyzwanie z Yoga with Adrienne True naprawdę sprawia, że ja wstaję codziennie rano i robię tę jogę. Także codziennie mamy nowy dzień, nowy odcinek tej serii i u mnie się to bardzo sprawdza. Oczywiście na mojej kochanej macie od Miamiko wykonuję trening i mam z głowy. I wtedy znowu wracam do kuchni i przechodzę do części mojej porannej rutyny, która jest dla mnie dosyć nowa, ale bardzo ważna i jest to sok z selera. Sok z selera naciowego, który brzmi dosyć dramatycznie dla wielu z nas, ale ja mam jakieś niewrażliwe kubki smakowe, mi ten smak w ogóle nie przeszkadza. Ja przygotowuję sok z selera z całej takiej paczki selera naciowego z dużą, dużą garścią jarmużu i to mi starcza na dwa dni, ja sobie go robię w sokowirówce i połowę przelewam do szklanki, dzięki czemu to po prostu mam mniej roboty następnego dnia, bo jednak z sokowirówką to jest trochę męczarni. W każdym razie, czemu go stosuję? Stosuję go dlatego, że naczytałam się bardzo dużo o korzystnych właściwościach takiego soku. To jest w ogóle jakaś tam filozofia gościa, który się nazywa Miracle Medium, on to każe pić na czczo, ale ja to głównie piję dlatego, żeby dostarczyć skórze niesamowitej ilości witamin i antyoksydantów, głównie z uwagi na cerę. Ale też ma on dużo dobrych działań, jeżeli chodzi o jakieś tam problemy, na przykład z tego co wiem, nie jestem pewna, hormonalne. I mam też coś takiego, że kiedy wypiję kilka łyków dosłownie tego soku, mam wrażenie, że mój mózg się rozjaśnia. Że ja nie czuję w ogóle potrzeby picia kawy, tylko czuję się tak nawitaminizowana, że mam wrażenie, że już w ogóle nie potrzebuję żadnej stymulacji, naprawdę rozjaśnia myślenie, daje tyle energii. I kiedy wypiję ten mój sok, zabieram się za robienie śniadania i kawy i to jest różnie, czasem zrobię najpierw tę kawę, czasem zrobię jednocześnie ze śniadaniem, to zależy od dnia. Ja kawę przygotowuję w Chemexie, co jest moim cudownym rytuałem już od jakiegoś czasu, skąd dostałam Chemexa od mojego brata. W ogóle, słuchajcie, ostatnio ktoś mi powiedział, że mówię za wolno, mam wrażenie, że gadam tak szybko, że masakra. W każdym razie kupiłam sobie kawę w Brick Coffee w Łodzi i ja przygotowuję Chemexa zgodnie z tym rytuałem, z tą instrukcją. Także jest to taki dosyć długi proces, ale mnie to bardzo relaksuje. I sprawia mi to ogromną frajdę, bo wtedy mam wrażenie, że też doceniam bardziej tę kawę i piję ją z, tak, z większą taką rozważnością, rozwagą. W każdym razie piję tę kawę, najchętniej z mlekiem ryżowym, ewentualnie owsianym i przygotowuję sobie coś pysznego na śniadanie. Też różnie bywa, zresztą widzicie u mnie na Instagramie Karolina Słańska bardzo często, że wymyślam. Obecnie często jem jogurt z owocami, z masłem orzechowym, nasionami konopi, czasami sobie podprażam grykę. Miałam taką fazę właśnie, że po prostu na patelni podprażałam sobie kaszę gryczaną i ona dzięki temu była chrupiąca i pyszna i była dodatkowym zbożem takiego bezzbożowego śniadania. I zasiadam do komputera. Niestety, to już jest ten moment, że jak wypiję sok i pijąc sok zrobię kawę, to jestem gotowa, żeby zająć się mailami i pracą. I w międzyczasie też robię małą przerwę, żeby zjeść sobie śniadanie. A jak wszystko jest już zjedzone i puste, to nie pozostaje mi nic innego, jak iść dalej z moim dniem i zakończyć dzisiejszy film, bo to już poranek nie jest, bo mnie zazwyczaj to już jest koło godziny 11 czy nawet 12, jak już to wszystko zrobię. No, także trochę tego jest. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób chodzi do szkoły, do pracy i nie może sobie pozwolić na tyle godzin porannych rytuałów, ale ja jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa, że tak wyglądają moje poranki, bo czuję się z tym znacznie lepiej i moje dni potem są naprawdę super. Dajcie znać, jaka jest wasza poranna rutyna. Wam dziękuję za wysłuchanie tego, po prostu tej gadaniny. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego wynieśliście i może zaimplementujecie do swojego życia. Wam dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!